Wielu graczy Cyberpunka pominęło ukrytą misję, w której swoją drogą występuje bardzo fajny easter egg. Żeby aktywować ukryte zadanie, wystarczy, że udamy się do ekskluzywnego sklepu z ciuchami w centrum Night City. Na miejscu musimy tylko porozmawiać z sprzedawcą i poczekać, aż zadanie pojawi się na mapie. W tym czasie możemy pojechać na przykład do mieszkania Judy po ubrania Max Taku, które ubierzemy nie bez powodu. Po tym czasie na mapie powinno nam się pojawić zadanie w sklepie z ubraniami. Jeśli ponownie porozmawiamy z sprzedawcą, do sklepu wtargnie cyberpsychol, którego będziemy musieli pokonać. Dodatkowo na miejscu pojawi się oddział Max Taku, a razem z nim dziewczyna, którą mogliśmy zobaczyć w pierwszym zwiastunie gry, który ukazał się jakieś 10 lat temu.